Dlaczego oskarżamy Boga? Jak Bóg mógł dopuścić do czegoś takiego? Straszliwe ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych są dla nas niezapomniane. Nie wiem, czy czytaliście zaskakujący raport pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Było tam napisane: wierzymy również, że Bóg jest tym głęboko wstrząśnięty, jak i my. Chciałbym jednak poruszyć pewną ważną kwestię. Przez lata mówiliśmy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, naszych rządów i naszego życia. I tak po cichu on się wycofał. Jak możemy teraz oczekiwać, że on udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochronę, kiedy sami zażądaliśmy, aby zostawił nas w spokoju? Oto kilka przykładów. Myślę, że zaczęło się to, gdy Madeleine Murray O'Hare poskarżyła się i powiedziała, że nie życzy już sobie modlitwy w szkołach. A my powiedzieliśmy na to ok. Została zamordowana razem z dwojgiem innych członków rodziny. Potem Benjamin Spock powiedział, że nie powinniśmy karcić naszych dzieci. Jeśli źle się zachowują, to zniszczyłoby ich małe osobowości i być może zraniło ich poczucie własnej wartości. I znów powiedzieliśmy na to ok. Syn doktora Spocka niestety sam targnął się na swoje życie. Następnie ktoś powiedział, że powinniśmy pozwolić naszym córkom na aborcję, jeśli tego chcą. Nie musiałyby nawet mówić o tym swoim rodzicom. Na to też powiedzieliśmy ok. Następnie niektórzy członkowie rady szkolnej powiedzieli, że chłopcy i tak w końcu to zrobią, więc dajmy im prezerwatywy. W ten sposób będą mogli się dobrze bawić i na to też powiedzieliśmy ok. Następnie niektórzy z naszych najwyższych urzędników państwowych zadecydowali, że nie ma znaczenia, co robimy prywatnie, jeśli dobrze i sumiennie wykonujemy swoją pracę, a my się z tym zgodziliśmy i powiedzieliśmy, że już nas nie obchodzi, co kto, w tym prezydent, robi prywatnie, dopóki dobrze wykonuje swoją pracę, gospodarka funkcjonuje dobrze i tak dalej. Potem ktoś wpadł na pomysł: drukujmy magazyny i książki ze zdjęciami nagich osób i nazwijmy to zdrowym podziwianiem piękna ludzkiego ciała. I znowu powiedzieliśmy na to ok. Potem ktoś poszedł z tym podziwianiem jeszcze dalej i opublikował w internecie pornografię dziecięcą, aby ten nieprzyzwoity przekaz był dostępny dla wszystkich. Na to też powiedziano ok. Wreszcie zaczęto rozprowadzać coraz więcej książek, filmów i piosenek, które zachęcały do przemocy seksualnej, używania substancji odurzających, targania się na swoje własne życie, czczenia demonów i kontaktu z nadprzyrodzonymi ciemnymi siłami. Uważano, że to jest tylko zabawa i nie ma żadnych niepożądanych konsekwencji. Dlaczego dzieci mają tak nieczułe sumienia? Teraz zastanawiamy się, dlaczego nasze dzieci nie mają już normalnie funkcjonującego sumienia i dlaczego nie potrafią odróżnić dobra od zła? Zastanawiamy się,
Dlaczego nie porusza ich nawet zabijanie kolegów, podjęcie kroków, gdy targają się na własne życie? Prawdopodobnie, jeśli pomyślimy o tym wystarczająco uważnie i pilnie, pewnego dnia zauważymy, spostrzeżemy, dowiemy się, że ma to związek z zasadą, która brzmi: co człowiek sieje, to żniwuje. Dlaczego zawsze oskarżamy Boga, gdy bezbożni ludzie dokonują złych czynów? Drogi Boże, dlaczego nie uratowałeś małej dziewczynki, która została niedawno zabita w swojej szkolnej klasie? Tak napisał pewien uczeń, z poważaniem zatroskany uczeń. Co Bóg powinien odpowiedzieć na takie pytanie, a w zasadzie oskarżenie? Czy nie musiałby powiedzieć: drogi zatroskany uczniu, nie mam już wstępu do szkół, zostałem z nich wyrzucony, dlatego niestety nie mogę nic więcej dla ciebie zrobić. Z poważaniem, Bóg. Dziwne, jak łatwo jest ludziom traktować Boga jak brud, a potem zastanawiać się, dlaczego ludzkość idzie do piekła. I dlaczego ludzkość wprowadza piekło tu na ziemi. Ciekaw, że tak łatwo wierzymy gazetom. Ciekawe, że tak łatwo wierzymy gazetom, ale kwestionujemy Biblię. Zabawne, jak chętnie czytamy codziennie gazetę i internet, ale jak mało Biblię, Księgę Życia. Smutne, jak szybko można wysłać pocztą elektroniczną 1000 dowcipów, które rozprzestrzeniają się jak ogień w buszu, ale kiedy zaczynamy wysyłać wiadomości, które dotyczą Boga, to wszystko zamiera. Ciekawe, że to, co krzywdzące, surowe, wulgarne i obsceniczne, swobodnie porusza się w cyberprzestrzeni, przestrzeni wirtualnej, ale rozmowa o Biblii jest natychmiast tłumiona w dyskusji publicznej. Ale to też jest zabawne, jak ktoś może uczestniczyć w niedzielnych zgromadzeniach, w niedzielnych nabożeństwach i udawać, że wierzy w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło odkupienia, ale poprzez resztę tygodnia być niemym i niewidzialnym chrześcijaninem. Śmiejecie się z tego? A przecież to powinno doprowadzić was do płaczu. Przekaż tę wiadomość dalej, jeśli uważasz, że warto zastanowić się nad tym, co zostało przed chwilą powiedziane. Jeśli nie przekażesz dalej jej i nadal będziesz milczał, to przestań lamentować nad złą sytuacją na świecie, w rodzinach, w polityce, w społeczeństwie i w miejscu pracy. Drogi przyjacielu, przyjaciółko, nasz świat jest naprawdę nieuleczalnie, śmiertelnie chory. Nasze narody znajdują się na skraju duchowego i moralnego bankructwa. Podstawowe problemy nie dotyczą ani systemu opieki zdrowotnej, ani systemu socjalnego, bomb terrorystycznych czy narkotyków na rogu ulicy. Podstawowym problemem jest grzech. Kiedy wreszcie zrozumiemy, że co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie, jak mówi list do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset. Istnieją proste prawa duchowe, których nikt nie może zniweczyć. Dotyczy to również wieczności. Biblia mówi w Księdze Kaznodziei 11:3, że drzewo tam leży, gdzie pada. To jest jasne. I podobnie jak człowiek żyje, tak umiera. Taki, jakim jest tutaj, tym będzie na zawsze po śmierci w wieczności. Śmierć nie będzie jego wybawcą, a jedynie pieczętującym.
Tylko Pan Jezus Chrystus może Cię wybawić od Twojego grzechu i od wiecznego potępienia. On umarł w zastępstwie na krzyżu za winy całego świata. On powstał z martwych i może zbawić każdego człowieka, który do Niego się zwraca. On jest Zbawicielem świata. Ty również Go potrzebujesz. Bez Niego jesteś na wieki zgubiony. Jeśli poprosisz Jezusa w modlitwie o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, On ci je wybaczy. Jeśli w modlitwie zaprosisz Jezusa do swojego życia i uznasz Go za Pana swojego życia, staniesz się dzieckiem Bożym i zostaniesz zbawiony. Więc proszę Cię, abyś uczynił to dzisiaj. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Będziesz potem mógł stać się błogosławieństwem dla wielu w tym zniszczonym, spankrutowanym świecie.